Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedziła region leszczyński. Wizytę rozpoczęła od spotkania z uczniami z zespołu szkół we Włoszakowicach. Następnie w związku z planowanymi następnego dnia uroczystościami związanymi z rocznicą powrotu Leszna do macierzy wraz z posłem Grzegorzem Rusieckim złożyła kwiaty pod pomnikiem wdzięczności na placu Kościuszki. Mieszkańcy Leszna mieli okazję porozmawiać z Małgorzatą Kidawą-Błońską w mobilnym biurze poselskim. Marszałek Sejmu zbierała podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Tak dla in vitro, którego celem jest powrót do finansowania zapłodnienia pozaustrojowego przez państwo. Podczas zbiórki podpisów dyskutowała z mieszkańcami. Wnioski z tych spotkań przedstawiła podczas krótkiej konferencji prasowej z mediami. Te wizyty i te spotkania są dla nas bardzo ważne, bo nie ma nic lepszego niż bezpośredni kontakt z Polakami, z naszymi wyborcami i w ogóle z ludźmi w Polsce. To jest naprawdę bardzo ciekawe, bo w każdym miejscu dowiadujemy się o ważnych sprawach. Widzimy, jakie są oczekiwania Polaków, marzenia, jak zmieniają małe ojczyzny, jakie te małe ojczyzny mają dla nich ogromne znaczenie. Także to są bardzo ciekawe spotkania i mam nadzieję, że dla obu stron, że i uczestnicy z nich mają korzyści, a także dla nas, dla polityków, jest to niezmiernie ważne. A co takiego tutaj się pani dowiedziała, jeśli chodzi o te wasze sprawy programowe? Znaczy dla mnie tutaj, dzisiejszego dnia, bardzo ważne jest to, że w każdym miejscu, gdzie byliśmy, rozmawialiśmy o kulturze, a to jest, jak państwo wiedzą, dla mnie bardzo ważny temat. I okazuje się, że ta kultura, o której bardzo często się zapomina, i w każdym tym miejscu miała znaczenie, od koncertów, od edukacji dla młodych ludzi, od tej wspaniałej biblioteki, która pokazuje, że biblioteki mogą działać w zupełnie inny sposób, że mogą kształtować, raz, przypominać o historii danego miejsca, o osobach, które żyły, wyszły z tego regionu, a także pokazywać, jak uczestniczyć w kulturze. I wszyscy dochodzą do tego samego wniosku, że bez wsparcia, bez mówienia o kulturze, bez silnej i mocnej edukacji kulturalnej nie będziemy mogli się zmieniać jako społeczeństwo, bo to jest podstawa, od tego trzeba zacząć.